Ofiary afery GetBack żądają, by bank PKO, który przejął Idea Bank, wziął odpowiedzialność także za ich roszczenia. Ponad 300 poszkodowanych zaskarżyło do sądu decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o restrukturyzacji Banku Leszka Czarneckiego z pominięciem roszczeń ofiar afery. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku ze względu na jego bardzo złą sytuację kapitałową. Bank Leszka Czarneckiego został przejęty przez PKO SA, jednak z wyłączeniem roszczeń poszkodowanych w aferze GetBack. Dlatego idą do sądu. Miejmy nadzieję, że sąd podejmie taką decyzję, że uchyli części, prawda, tą decyzję administracyjną, czyli wyłączy te wyłączenia, żeby te nasze roszczenia przeszły do banku PKO. Mówi Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych. Według Bankowego Funduszu Gwarancyjnego roszczenia powinna zaspokoić spółka Idea Bank w restrukturyzacji. Jednak jej majątek może być niewystarczający. Bank Leszka Czarneckiego na szeroką skalę wbrew prawu wciskał swoim klientom obligacje GetBack. Zarobił na tym 65 milionów złotych. Poszkodowani pytają, co się stało z tymi pieniędzmi. W ramach procesu restrukturyzacji wyrzuca nas wszelkich praw i banki zostały spłacone w prawie w 100%, a my dostaliśmy 1%, proszę Państwa, 1% środków, które nam ukradziono po 2 latach. Sprawą afery ma zająć się senacki zespół do spraw spółki GetBack, którego pierwsze posiedzenie zaplanowane jest na drugą połowę stycznia.